V22, proszę Państwa, on chyba skręca w lewo, ale ja nigdy, chyba jednak przez Arkadię z powrotem pojedzie. Zapraszamy do Muzeum Pragi. Proszę Państwa, dzisiaj niczemu nie można ufać, nikomu ufać, wierzyć nie można. Po prostu trzeba pojechać, znowu dziewiątka jedzie. Dziewiątka jedzie, proszę Państwa, nigdy nie jeździła tutaj przez Pragę Północ, tam Pragę Południe, tu Pragę Północ. Co to się stało? Popieprzyło się, pokrzaniło się. Cyganki dwie. No ale jak mówimy, że dzisiaj prawdziwych cyganów już nie ma. Dzisiaj prawdziwych Żydów już nie ma i to szczególnie z biblijnego punktu widzenia, bo nieważne, czy ty jesteś Grekiem, czy ty jesteś Żydem, ważne, że ty wierzysz w Jahwe. Ważne, że ty wierzysz w Jehowę. A kto tu wierzy w Jahwe? Nikt. Kto tu wierzy w Jehowę? Nikt. Może Hanka Gronkiewicz wierzy, tak? Tutaj też otwierała, proszę Państwa, muzeum na Pradze, nic nie postawiła, ani wina nie postawiła, ani wódki. Myśmy za Nitą były. No ale był tutaj taki wernisaż jeden, pewien wernisaż, był super. No to częstowały bardzo dobrze, bardzo sowicie. Historia też, pani Wiśniewska, taka fajna, czarna, grubaska, mówiła bardzo dużo na temat Pragi. Proszę, w kanale elmercedes youtube.com, witeklandia youtube.com, wiesiolandia plus youtube.com, elhoffart 2000 youtube.com, blueart 2000.com, czy artblue możesz odwracać z tej mańki, z tamtej mańki. U nas wszystko jest po 50 tysięcy filmów edukacyjnych, dużo mądrości, dużo psychologii, bo to nie to, że jest coś tylko jednego. U nas wszystko jest połączone w jedną wielką całość i czekamy na trzynastkę.